Tylko zrobię sobie łopatę. Ja nie mam łopaty, dobrze. Zobaczę, jak tam deski. A mamy brzozy, to chyba nie opłaca się marnować. A nie mam przy sobie deski, to dobrze. No, zobaczymy, czy spadnę. Lepiej nie. Jeszcze może tu poprawię troszkę. O, dziurę znalazłem. A, to chodź, może mi się do mnie i zobaczymy, jaką można aranżację zrobić. Gdzie ty jesteś? O, no, u nas w domku. Tylko uważaj, dziury są. No mamy teraz te kaktusy, to będzie można w końcu zrobić tą podłogę taką jak a no tak, tak, właśnie w kolorze kaki. O dobra, odłożę cegły. Tu jest jakieś miejsce? Jest miejsce. No już troszkę kaktusów mamy. No powiedzmy, że to podłoga tymczasowa. Zebrać te kaktusy i rozsadzić je, żeby było ich jeszcze więcej? Tak, jeszcze więcej. Zaczniemy robić tą naszą szklarnię i tam przy okazji się zasadzi więcej kaktusów. Dobra, kaktusy zebrać. To ja pochowam zbędne rzeczy. O, nie można się dostać na piętro. Na razie znowu zasadzę kaktusy, tylko w ilości dwa razy większej. Niech sobie rosną. Uważaj, jak będziesz wychodził z domku. No coś zrobił. Posadziłem kaktusy. To troszkę oświetlę, bo troszkę u nas ciemno jest. A, widziałeś, jak poprawiłem już tutaj ten piecyk? Pokaż. O, a w tych miejscach, co wsadzę sand teraz, to w 1.8 ma pojawić się schodki z cegieł. To się po prostu ustawi schodki takie, żeby ładnie schodził ten kominek. O, na to boku. Będzie ładnie wyglądał. Ale tak z boku, czy tak do przodu ustawione? Nie, tak na boki rozchodzący się. No i bardzo fajnie nam chyba wyszło. No, też tak sądzę. No i to można zacząć przepalać ładnie, elegancko. Tak, w końcu nie będzie trzeba tego w domku robić. Drewno by się chyba przydało, prawda? No to w ogóle zejdźmy na dół i zacznijmy tam wyrównywać teren. Łopaty, no. Łopaty mam. Weź siekierę zrób może jeszcze. No mam już jedną kamienną. No dobra, wytniemy cały ten las, co tam posadziłeś dalej. Ale to będzie sporo tej roboty z tym lasem. Tam. Morderca. Wow, wow, creeper! Do góry, do góry! Szajse. Właśnie dlatego trzeba zrobić kilka wejść. I ogarnąć dół. Mamy nitki? Nitki chyba tak. Powinny być w tej głównej skrzyni. Tylko dwie mamy. Klocka wełny nie da się przerobić na nitki. Nie. Ale lipa, mamy tylko dwie nitki. Dobra, Misiek, poświęcaj się. Poczekaj, zjem mięsko, żeby mieć full HP. Zobacz, czy mam miecz. Jest miecz. To ty poczekaj, ja sobie poradzę z tym creeperem i dopiero ty zejdziesz. Będziesz naprawiał. Tak, ja to naprawię, nie? Oczywiście. O, czekaj, on wchodzi po drabince. Że co? Tak. Nie. No jak ja widziałem, to wchodził. To jakiś creeper zombie. Dobra, poczekaj. Zrobię to inaczej. Przez płot przejdziesz. O, nie mogę. Widzisz, te drzewa się przydają. O, jest ten creeper. Co ty, piachem na niego chcesz? Nie, chcę sobie zrobić łagodne zejście. Gdzie on jest? Może go zasyp właśnie. Au! Ty ryba tam nie schodź. Wow, 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 wow! Czekaj, on się chyba uruchamia. Ja gdzieś spadam. Zabity. Wow. Emocje było. No dobra, to zacznijmy wyrównywać. Ale to tutaj, czy tam bardziej w tej kniei głębokiej?
Ogólnie, żeby wejście zrobić, także centralnie na tej naszej platformie można było zejść. Dobra, zetnę to drzewo, głupie. Nie jest głupie, uratowało nam teraz tyłek. Trzeba spróbuj tam poprawić słuchawki, bo troszkę do mnie przebija. Nadal nie ruszam nic z słuchawkami, także raczej nie wiem. Skype, wredny Skype. No, ważniejsze, że chyba że dobrze się nagrywa. To nie powinniście tego słyszeć, widzowie. Nie, to raczej nie przychodzi potem od ciebie z powrotem, także to tylko... A skąd ten gravel spadł? Co? Jakiś gravel tutaj spadł. O. Albo na drzewie się trzymał. O, jaki żal. Dobra. Na razie chyba tego nie wycinam, bo to w sumie mała robota, więc... Wydaje mi się, że jest dosyć ciekawe. Kopanie dirtu. Zwłaszcza spadający gravel. No co, poprzedni odcinek raz cię prawie zabił. Nie zauważyłem wtedy. No pozbieram pełne, przyda się w końcu na dywanik. A, ryba, czekaj, zaprezentuję ci, o co by mi chodziło z tymi schodkami. Wyobraź sobie, że tak, schodki koblowe, powiedzmy, dać na te dwa szerokości i po bokach poręcze z sandstone'a, żeby takie schodziły ładne zejście w dół. No, dobra. To czekaj, może tą centralną drabinkę usunąć i tam zrobić te schodki. No, czy ja bym je zaczął tak, jak w tym... obok tego miejsca, co wyciąłem zejście na dół. A mogę drabinkę zostawił swoją drogą, żebyśmy mogli schodzić, zawsze mieć to drugie. No tak, ja też drabinkę chciałem zostawić. A te schodki dać właśnie tak po środku, tam gdzie są te centralne drabinki. No to poczekaj, ja zacznę już od góry je robić, a ty tutaj wyrównaj teren sobie. Dobra. Zaraz przerobię, porobię. Schodki, gdzie jest kobel? Ja się pytam, gdzie jest kobel, a tu kobla tony całe. Tak, bo wykopałeś wielgachną morię. Do morii to jeszcze daleko. O, chyba ktoś do ciebie dzwoni. O, mój brachol właśnie do domu wrócił ze szkoły. Dobra, to ja może wyłączę nagrywanie, tam go ogarniesz, zwiążesz, a ja wyrównam teren. Dobra. Okej, to do zobaczenia. No, witamy sobie. Właśnie wyrównaliśmy ziemię na dole. Misiek zaczął robić rusztowanie dla schodów. Co jest strasznie męczące. Ja teraz pomyślę, jak to zrobić, jakąś fajną wieżę z drabinką. Tak, obuduję jakaś ładnie drabinkę. W ogóle zamierzam ją przenieść, bo tak to drabinka nam wchodzi na kuchnię. A, no tak, no warto by ją zmienić jednak miejsce. Czy można tak centralnie od tych schodów zrobić. Trzeba będzie potem jakiś, ale to już ja opracuję jakiś ładny filar pod schodami, żeby te schody nie wisiały w powietrzu, tak jak w tym momencie. Ja zacznę przepalać cobblestone. No i oczywiście noc. No coś tam oświetliłem przy okazji, jak równałem. To tu. Właśnie, idę wsadzić więcej kobla. Dobra, ryba do domku i trzeba się przespać, bo w nocy nie będę pracował. Dobra, to połóż to łóżko gdzieś na tej ziemi. Gdzie ja mam swoje łóżko? Tu jest moje łóżko. Tak, zrobię ci platformę z ziemi, sobie położysz. Jak to elegancko wygląda. Jak katafalk jakiś. Z dirtu. Teraz to wyglądało, byśmy byli mumiami zupełnie. Zombie. Zombie masakr. Masz dirt? No mam, tylko uważaj, to jest dziura na platformie za tobą. Daj mi dirtu. No ale też będę potrzebował. Ale tylko stack potrzebuję. Dobra, schodki dalej. Właśnie wykorzystuję kuchnię do przepalania kamienia. Kamienny chleb. W końcu kuchnia się przydaje, tak? Tak, tak. A troszkę desek zużyję. No może właśnie cztery deski wystarczy. Tak, zobaczmy, co to można rozplanować z tym.
Tu jakoś jest. A, nie lubię schodków. Właśnie, jak tam idzie robota? No już, już powoli. O, nie obrócił się. Dobry schodek. A to zrobię taką może podbudówkę pod tą wieżę z drabinkami. Tak, jest git. Dirt. Wolę jednak budować pod ziemią. No co, nie masz doświadczenia? Nie, no umiem budować na powierzchni, ale ja się dobrze czuję pod ziemią. Zresztą widziałeś moje dzieła. To wszyscy widzieli. Nie, tam kopalnia to jest nic. No zobaczmy, czy centralnie trafię w dziurę na platformie. Teraz spróbuję coś tam poprawić u siebie. Coś tam przebija do mnie. Nic nie ruszam, cały czas. Wow. Ale na słuchawkach grasz? Tylko na słuchawkach. Okej. Okay. To trzeba powiększyć troszkę. Damy coś takiego. Dobra. Jakby jakiś creeper się do mnie skradał od tyłu, daj znać, bo nie będę go widział. No ja też tutaj próbuję zapobiegać temu, stawiając pochodnie. No, troszkę trzeba powiększyć górkę. No i potem przy okazji zrobi się tą rurę kanalizacyjną, co wspominałem chyba. Od kuchni, żeby tak spływała woda. To akurat do naszej farmy. Tak. A nie, to trzeba troszkę przesunąć. Dobra, schodki skończone, teraz tylko muszę się pozbyć dirtu. A może coś takiego zrobimy? Tu się poprawi. Ty to naprawisz. Tak. No i elegancko centralnie wyjdzie drabinka. Bardzo dobrze. Teraz ozdobimy schodkami. Muszę pamiętać, żeby za daleko się nie zagalopować i zacząć podkopywać platformy. I potem taki będzie epicki upadek na moją platformę. Pod mój kilof. Tak. O, chyba skończone. O, dobrze. To zobaczę, czy już kamień się zrobił wystarczająco dużo. O, aż tam chyba dwa staki będą. Zacznę robić szkło. O, właśnie, tutaj pod całą tą klatką schodową moglibyśmy zrobić ten, oszklić ją właśnie od dołu. Dobra, to ty to zrobisz, bo ja, to twój projekt. Ja wrzucę jeszcze troszkę piasku do przetopienia. Dam tak, może tylko, żeby było trochę, o. Tak. Okej, to ja zacznę budowę. W tych miejscach, gdzie nie położyłem kamienia, to będzie szkło i powinno dosyć fajnie to wyglądać. No, teraz czas się przekopać. Jeszcze jedna łopata została. Tak, dajmy na 3 wysokość. Powiedz, kiedy schody skończy, to pokażę widzom. No właśnie, nie wiem. Chodź zobacz, czy takie mogą być, czy zrobić tylko podpórkę, czy je ładnie tu oszklić w całości.
Wiesz, znając mnie, ja bym to zrobił pod purki z drewna i znowu poszedł cały las na to. O, patrz, bo teraz tak jak tutaj teraz dirt, to ja bym zrobił tutaj właśnie już tak całe szkło tutaj dał. Może co dwa te takie klocki połączone podwójnie, zrobić kolumny. Albo można byłoby zrobić tak, szkło tam, gdzie jest dirt, a tutaj sobie z czasem dać po prostu glowstone i tak na przemian. No dobra. Albo zrobić takie, żeby lawa spływała pod schodami i szkłem budować z boku. Czekaj, pod schodami. Wiesz, zrobić taką rampę jak schody i żeby potem spływała lawa, to by się obudowało szkłem. Lawy mamy blisko, bo jest to jeziorko. Czekaj, czyli coś na tej zasadzie to teraz zrobiłem, tylko kończący... O. O właśnie, żeby było widać tak z boku, jak lawa płynie. Szkło, a tam pod spodem... No dobra, dobra, to jest fajne. Albo bezpiecznie można najpierw wodą spróbować. W sumie można zrobić takie podwójne koryto. Z jednej strony potem właśnie będzie płynęła woda, po środku nic i tam szkłem przedzielić, z drugiej strony lawa. A tak, bo to na trzy to akurat się zmieści. No. Dobrze, to możesz to zrobić. Teraz spróbuję zrobić ewakuacyjną wieżyczkę z drabinką. Jeszcze tylko oświetlę schody. Na razie pochodniami. Jakieś ładne wejście trzeba zrobić do tych schodów, żeby tak nie było otwarte dla każdego gościa. Tak, wieżę celniczą. Czemu nie dociąłeś drzewa? No nie sięgnąłem. Nie chciało mi się podkładać dirtu pod sobą. Dobra, pozbyłem się go. Dzień się powoli chyli ku końcowi. Niedobrze. O, zmarnowałem klocek kamienia. Wytnę te ciemne drzewa tutaj, bo trochę mi przeszkadzają. Okej, okay, pozbieraj sadzonki, żeby się nie zmarnowało. No, podskakuj. Okej. Okay. Okej, okay, ja się znowu zamurowałem, jak w pierwszym odcinku. O, ryba, może tutaj przed wejściem, przed tymi schodami zrobić coś na takie, no, okrągłe, to akurat ciężko powiedzieć w Minecrafcie, ale coś przypominające okrągły budynek, jak coś w stylu właśnie wyroczni delfijskiej, takie wejście. O, można takie kolumny zrobić. No i tak, żeby w tą stronę potem z niego będzie pójdzie ścieżka tam w stronę kopalni, w tą nie wiem gdzie i tutaj do zejścia na dół. No, albo na tej górce, co teraz patrzę, taka śnieżna, zrobić właśnie taką ścieżkę wiary z gravelu. Ścieżka wiary, jak to żeś nazwał? No, ja mam zawsze takie dziwne pomysły. Dobra. Tutaj, tak, tak. Nie, najpierw przepalę sobie szkło. Okej. Okay. Ja wrócę na dół i zobaczę... Co to jest? Co zobaczyłeś? Te kamienie na górze. A to będzie, wiesz, winda ewakuacyjna. Aha. Takie wygląda kolm miasto bardzo, ale będzie fajnie chyba. A wrzuć jak możesz tam kamień do przepalania. Bo mi się skończył właśnie. Ja chciałem właśnie przetopić piasek. O, no nie, tam przetapiam. Wrzuciłem stack piasku na szkło. Aha, no dobra, to zaraz kamień też wrzucę. Zrobię porządek u siebie w ekwipunku trochę. O dobra, 9 stone. O dobra, już mam półtora staka, to można dalej budować. Cześć, może już może położymy się na dół? Bo się zaczyna robić ciemno. Nie na dół, tylko do łóżka. Ryba, czy tobie nie szkoda tego drewna w piecykach? No miałem troszkę. Wiesz, że to robię szaleństwo z siekierą stalową. Dobra, to tu. Dobra, Misiek, do łóżka. Już, wezmę sobie tylko szkło.